Cześć kochani, z tej strony Marlena, czyli wasza piromańka. Chciałabym się z wami przywitać tak mniej anonimowo. Dzisiaj pokażę wam, jak powstaje portret. Był to projekt czteroosobowej rodzinki na takim dość sporym plastrze brzozy 40-centymetrowym, więc roboty naprawdę przy tym było. Ale pokażę wam już to, co chciałam wam pokazać na ostatniej z osób. Trzy osoby już mam wypalone. Została mi jeszcze postać dziewczynki. Moja koncepcja na ten filmik jest taka, że ja będę sobie do was tutaj rozmawiać. W międzyczasie filmik będzie leciał w przyspieszonym tempie, a wy będziecie mogli tak na szybko, krok po kroku, no może nie tak na szybko, ale zaobserwować, jak ta twarzyczka powstaje. No właśnie, ale co ja wam chciałam pokazać? Po prostu chciałam wam pokazać, podzielić się z wami tym, jak spod mojego pirografu powstają te twarze, jak umieszczam cienie, jakie miejsca kontrastuje. Na pewno zauważycie, że mój projekt jest wydrukowany i pocięty na kawałki, tak? Tamte kawałki już mam wypalone, więc już są odłożone na bok. Taka jest moja metoda przy pracy na większych formatach niż A4. Plaster ten miał średnicę 40 cm, więc było mi wygodniej zrobić z tego obrazu taką czteroczęściową układankę i wypalać po prostu kawałek po najpierw konsekwentnie od początku do końca jedną część, później drugą i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swoją metodę nakładania i ja nie umiem nałożyć całego projektu od razu i skupić się już tylko na wypalaniu. Po prostu kalkuję na bieżąco, wypalę jedną część, później sobie kalkuję kolejną. No i tak to u mnie właśnie wygląda. Chciałabym jeszcze poruszyć króciutko temat wydruku. Dość długo drukowałam projekty tylko w odcieniach szarości. Wszystko jest fajnie, bo te ciemne miejsca są naprawdę uwidocznione, ale moja metoda palenia, ja się uczę metody palenia realistycznego, więc dopiero od niedawna, od jakiegoś czasu zaczęłam zwracać uwagę na to, że paląc tylko w szarości, wzorując się tylko na zdjęciu z szarości, pewne elementy mi umykają. One są tak ciemne na zdjęciu, że ja ich po prostu nie widzę. Teraz natomiast już któryś portret z rzędu palę, patrząc na kolor, pomagam sobie drukami szarości wtedy, kiedy te twarze są bardzo, bardzo blade, kiedy naprawdę jest ciężko z cieniami, gdzie tego nie widać, tych cieni. Wtedy nawet specjalnie sobie na komputerze robię taką przeróbkę, pociemnią na maksa te cienie, żeby one się gdzieś uwidoczniły, żebym ja wiedziała, gdzie mogę je umieścić. No ale żeby nie było, to akurat zdjęcie dostałam już w oryginale, w takich odcieniach, więc tutaj nawet nie miałam możliwości tak naprawdę zobaczyć, jak to zdjęcie wygląda w kolorze. Jeszcze dodam dla tych, którzy nie wyłapali tego z innych filmików, pirograf, którym wypalam od jakiegoś czasu, jest to pirograf Razertip, konkretnie model SSD10, jest to taki pirograf dwukolbowy na dwa długopisy, końcóweczka, którą sobie najbardziej upodobałam, taka cieniutka.
Teraz zdanie na temat gabarytu wypalanej twarzy. No mimo iż plaster ma 40 cm, jednak te twarzyczki nie są jakieś takie wielkie od wypalenia. Nie ma tam takiego dużego, może nie, źle bym powiedziała, że nie ma pola do popisu. Zawsze trzeba się popisać, zawsze trzeba się przyłożyć. A mianowicie chodzi o to, że szczegółowość tam jest dosyć taka mało widoczna, o tak to ujmę. No i jeżeli ktoś by sobie pomyślał, że wypalenie takiego portreciku, takiej małej główki, to jest bułka z masłem w porównaniu do wypalenia obrazu, załóżmy 20 cm, no to by się zdziwił, ile trzeba włożyć pracy, rozkminy w to, żeby ta malutka twarzyczka nabrała takiego realnego wyglądu. Mnie osobiście takie małe formaciki portretów mnie osobiście męczą. W sensie, że nie lubię, tylko wbrew pozorom, no nie jest to takie hop-siup, jakby się wydawało. Ważną kwestią też jest temperatura. Przy wypalaniu twarzy bardzo mi zależy, żeby popełnić jak najmniej pomyłek. Dlatego ta temperatura musi być tak niska, żebym ja się nie bała przyłożyć tego pirografu, że zrobią mi się jakieś nieoczekiwane, niechciane przepalenia. Oczywiście, jeżeli przydarzy nam się taka sytuacja, możemy użyć papieru ścieranego, delikatnie zatrzeć to miejsce. Jednak mi osobiście na brzozie nie podoba się później efekt palenia na przetartym miejscu, mimo iż to miejsce jest wygładzone bardzo drobnym papierem ściernym. Dla mnie to już nie jest to samo. Na lipie natomiast w ogóle nie mam z tym problemu. Jeżeli przypalę niechcący któreś miejsce i mam chęć to zaszlifować, absolutnie mi to nie przeszkadza. Kiedy znowu pokrywam to miejsce, nie widzę jakiejkolwiek różnicy, a na brzozie niestety mi to się rzuca w oczy. No ale oczywiście pomiędzy lipą a brzozą jest znacząca różnica, więc wypala się całkowicie inaczej. Najlepszy sposób to samemu sobie przetestować te gatunki, jak i wszelkie inne, żeby mieć porównanie z własnego doświadczenia. Ja osobiście mam bardzo dużo gatunków jeszcze do przetestowania i strasznie się nie mogę doczekać, aż jakiś kolejny gatunek wpadnie mi w moje łapki. No ale nie o gatunkach tu mowa, tylko konkretnie o tym, na czym się ja najbardziej skupiam, paląc portrety, większe, mniejsze. Kochani, chciałabym jeszcze Wam powiedzieć, żebyście na przykład nie patrzyli, jeżeli ja mówię, że w portretach. Ja to mówię tak z automatu, bo tak naprawdę to wszystko się przekłada na całą pirografię. To nie jest tylko dziedzina, że ktoś pali portrety, to wtedy uważa na przykład na to, żeby sobie czegoś nie przypalić, albo żeby coś było dokładnie. No bo to wiadomo, że to trzeba, czy to będziesz palił kotka, chomika, nie wiem, biurko, czy koszulę. To wszędzie się tak naprawdę przydaje. Używając stwierdzenia przy portretach, mam na myśli, no przeważnie porównując to do takiej bardziej struktury, załóżmy sierść zwierzęcia, czy załóżmy kora drzewa, tam sobie mogę pozwolić na taką spontaniczność. Tutaj przy takich powierzchniach gładkich,
No to no trzeba pracować na tą płynność tych przejść, tych cieni. Mam nadzieję, że cokolwiek z tej mojej zakręconej gadki zrozumieliście. Słowo na temat cieni. Cienie to jest kolejna bardzo ważna sprawa podczas wypalania. Nadaje ona twarzy takiej głębi, takiego efektu 3D. Ta twarz nie jest po prostu płaska. Wypalając portret, mamy na tej twarzy najpiękniej wypalone oczy i w ogóle wszystkie elementy. Kiedy zabraknie tej głębi, tego cieniowania, no niestety ta twarz nie będzie tak wyglądać realistycznie i tak, jak powinna być. Innym przykładem może być materiał, który chcemy wypalić. Tak jak na moim portrecie, marynarka miała różne zagięcia, światło się inaczej układało w pewnych miejscach. Dopiero kiedy ja to wszystko ujęłam, nadałam taką trójwymiarowość tej marynarce. Dobrze jest sobie obserwować na co dzień, jak materiał pracuje, jak się układają cienie, jak się układają cienie na twarzy. To wszystko gdzieś tam rejestrować, wtedy to się na pewno przydaje podczas wypalania. Kochani, odbiegając troszeczkę od tematu twarzy, aczkolwiek to też jest bardzo ważne, jeżeli w waszym otoczeniu jest osoba, która ma już doświadczenie w pirografii. Doświadczenie jest zdobywane latami, jest widoczne w pracach tej osoby. Jeżeli w ogóle taka osoba ma ochotę się podzielić dobrą radą, jak najbardziej trzeba korzystać. Takie rady są na wagę złota. Ja sama miałam takie szczęście, że mam takie osoby, trafiłam na takie osoby, które bardzo dobrze mną pokierowały i jestem im niezmiernie wdzięczna. Więc wszystkie takie sugestie, krytykę, porady notujemy w głowie. Nie czekamy na same ochy i achy, bo do tego jest naprawdę bardzo długa droga. Na moim przykładzie dostałam całkiem niedawno taką właśnie złotą radę, paląc twarze. Bardzo dobrze jest sobie podejrzeć, przestudiować rysunek, załóżmy oka, nosa, i jak najbardziej wzięłam to do siebie. Taki mam zamiar, więc tutaj też Wam polecam. Na pewno Wam się to przyda w wypalaniu. Dostaję czasem takie zlecenia, gdzie no, zdjęcia są po prostu koszmarnej jakości. Wiem, że gdzieś tam jest ucho, ale praktycznie nie wiem, jak to ucho wygląda. Ja to ucho muszę jakoś po swojemu, po omacku wypalić. Na przykład, jeżeli ja już mam przestudiowany rysunek ucha, ja mniej więcej znam jego budowę i no, jest mi po prostu łatwiej. Tak samo z nosem czy z oczami, prawda? Nauka naprawdę nie idzie w las i warto na to też poświęcić czas, bo pirografia to nie jest tylko usiąść się wypalać, ale to jest cały szereg innych rzeczy do nauki jeszcze. No dobrze, kochani, ja tutaj sobie troszkę do Was pogadałam. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. Tutaj już pokażę Wam efekt, może nie tak 100% końcowy, bo ja gdzieś to sobie tak czy siak znajdę coś, żeby sobie gdzieś jeszcze dopracować. Włosy dopalone są tutaj wcześniej, żeby nabrało to takiej jakby całości, mniej więcej całości dla Was. Na końcu zobaczycie, jak to wygląda w cały plaster już wypalony. Foteczkę będziecie mogli sobie podejrzeć. Będzie mi bardzo miło, jeśli polubicie filmik, jeżeli oczywiście się Wam podobał. Będę wdzięczna także za
za zasubskrybowanie kanału. Będziecie wtedy na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam także do komentowania. Ja bardzo chętnie bym z kimś tutaj podyskutowała na temat pirografii. Także usłyszała jakieś opinie na temat nagrywanych filmików. Na koniec, tak jak obiecałam, pokazuję Wam końcowy efekt już całkowicie wypalonej pracy i dla porównania zdjęcie oryginału. W oryginale twarz kobiety została zmieniona na prośbę zleceniodawcy. Warto sobie takie szczegóły przed zaczęciem wypalania ustalić wcześniej z klientem. To taka moja dodatkowa sugestia dla Was. A ja, kochani, będę się z Wami już powolutku żegnać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że następnym razem też zajrzycie na mój kanał. Także bardzo Was cieplutko pozdrawiam i do następnego.